Siemano majstry i majsterki. Potrzebujecie tego odcinka? Jeżeli tniecie w styroduże, różne ozdoby i nie macie pomysłu, w jaki sposób obniżyć grubość materiału, bo akurat w tym momencie ktoś wam dał jakieś zlecenie do zrobienia i nie macie jak po prostu tego ściąć, zostańcie. Ja wam pokażę, w jaki sposób można w zarąbisty sposób i bardzo prosty, chyba prostszy się nie da. Widzieliście i zapewne oglądaliście, ile w internetach kosztują profesjonalne bądź półprofesjonalne takie właśnie wycinarki elektryczne na drut oporowy. No ceny zaczynają się gdzieś tak od już chyba od 700 zł, ale widziałem bardzo dużo ponad 1000. A ja wam tutaj zrobię i ten koszt nie będzie przekraczał 30 zł, może 40. Nie liczyłem tego choćby ze względu na to, że ja to wszystko mam w warsztacie. I co będziemy potrzebowali do tego, żeby to wszystko zrobić? Słynny zasilacz z Polsatu. Ja wam już pokazuję, bo pod ostatnim filmem było bardzo dużo zapytań. Jakie dane ma ten zasilacz? O, tak widać idealnie. I ten zasilacz przy tej mojej poprzedniej wycinarce działał idealnie. Następna rzecz to są dwie tej samej długości szpilki gwintowane. To są szpilki z metra i to są szpilki, już wam mówię, M8. Jo, M8. Kilka nakrętek do tego. Ja mam tutaj w nadpale, wziąłem po prostu więcej, tutaj nakręciłem, żeby coś się na tych szpilkach działo. Dodatkowo płytę MDF, grubość 12 mm, możecie sobie zastosować całkiem coś grubszego. I tutaj jest płyta MDF 18 mm. Oprócz tego, może z tym będziecie mieli troszkę trudności, ale dla chcącego nic trudnego. No, co za uparciuch, no. Nie, bo chyba mnie bardziej. O właśnie. Tak, czasami ma jakieś takie. Będziecie potrzebowali taką długą śrubę M6 z nakrętką z podkładką oraz sprężynę. Z tym możecie mieć troszkę problemów, ale są strony, jak wpiszecie sobie sprężyny maszynowe, wyskakują właśnie takie sprężynki. No i najważniejsze, drut oporowy. Pokazuję tutaj wam. Nie no, zaraz się wścieknę. To już chyba za blisko dla niego. Tutaj macie pokazane. Drut oporowy. Powinno to wszystko ze sobą grać. I teraz to sobie na bok odłożymy. Bo to nam będzie niepotrzebne na tą chwilę. Miarka. Odmierzamy sobie odległość od krawędzi z jednej strony, żebyśmy mieli równo. Ja sobie tutaj oznaczę 7 cm. Jest 7 cm. A będzie w sam raz. Powiedzmy, że będzie w sam raz. Po całej długości odmierzamy sobie i znaczymy linię. W celu, żebyśmy mogli sobie w tym, w zależności od długości, możemy sobie ponawiercać tyle otworów, ile będziemy potrzebowali. Ja ze względu na to, że mój styrodur jest taki szeroki, o, ja zrobię maksymalny rozstaw. Tu jest 410 cm, 410 mm, bądź jak kto woli 41 cm. Dlatego ja będę się gdzieś tutaj po krawędziach rozstawiał z moimi otworami. Tutaj już mam dla was pierwszy patent, bo to jest szpilka gwintowana M8. Tutaj jest wiertło 9. I teraz, jeżeli ja wsunę szpilkę, to ona mi tutaj dosyć mocno sobie lata. No i może być, że wyjdzie krzywa. Żeby się ustrzec przed takim właśnie skutkiem, kręcamy sobie nakrętkę. Od spodu wrzucamy sobie
podkładeczkę. Wsuwam jeden element i teraz większą podkładkę i znowu nakrętkę. Ja mogłem to przez dół wkręcić, bo teraz jest 3 km kręcenia. Masakra. Teraz jak skręcicie to ze sobą, to powierzchnia podkładki górnej z podkładką dolną z automatu zrobi wam kąt 90 stopni, gdyż będzie się dolegała do tej płaszczyzny. Proste. Nic prostszego. Pierwszą szpilkę mam zrobioną. Teraz czas na drugą. Za dużo tych nakrętek tu powkręcałem. Ok, tej drugiej już nie będę wykręcał, bo ona mi się przyda. Teraz większa podkładka. Ciach. Oj, ale buba. Nie mam tu na podkładki. No dobra, znalazłem drugą podkładkę. Dajemy ją tutaj. Dokręcamy tylko do zlicowania się nakrętki ze szpilką. Dokręcamy jedną i drugą. Tu oczywiście kluczem to należy dokręcić. Nawet mam dwie trzynastki. I takim sposobem mamy, powiedzmy, przygotowany początek. I teraz to nam tutaj lata. Te nakrętki z tą szpilką nam tutaj przeszkadzają. Przydałyby się do tego nóżki. Dlatego mam kawałek odpadu z MDF-u, który potnę na te same kawałeczki i zrobię z tego 6 nóżek. Jeżeli macie płytę MDF bądź nawet płytę biurową, dobrze jest zrobić podparcie nie w 4 miejscach, bo ta płyta po jakimś czasie, jeżeli będziecie to często wykorzystywać, to ona po jakimś czasie wam się po prostu w jedną stronę wykrzywi, gdyż jest to materiał, który jest podatny na takie, na zmianę wilgoci, na wykrzywienia, na zmianę swego kształtu. Dlatego 6 nóżek prostych to może być naprawdę odcięte od siekiery, będzie grało i buczało. Ale to już będziecie widzieli, jak będę miał 6 nóżek. Żeby nam się MDF, żeby nam nie popękał, musimy sobie go przewiercić mniej więcej w środku. I przykręcamy. A dobra, jeszcze zanim przykręcimy, to zrobimy taki jeden mały numer, żeby nam się mimo wszystko później nie huśtało to na samych łebkach. Możemy użyć takiego fazownika. To teraz możemy przykręcać i do tego użyjemy wkrętów 3,5 × 25, gdyż to ma 18, to ma 12, więc ten wkręt będzie idealny. Możecie sobie to dodatkowo wzmocnić klejem. Ja nie potrzebuję tutaj kleju do tego, ale jeżeli wam to da czystość i spokojność sumienia, proszę bardzo. Ok, i moje nóżki są gotowe. Pierwotnie w moich planach nie było tego ujęte, ale idąc dalej, idąc z duchem i żeby było choćby troszkę jakiejś tam precyzyjności, możemy sobie zrobić do tego przykładnicę od razu. Taką mega prostą i ona będzie też dwufunkcyjna. Linia, którą wcześniej nam narysowałem, teraz mi się przyda do tego, żeby zrobić prostą przykładnicę. Jeszcze bliżej do samej podkładki. Jest, przykładam kawałek MDF-u i mam nawiercone 3 otwory. W pierwszej kolejności przykręcamy środkowy otwór. A dlaczego? W razie gdyby mi się coś przesunęło, to ja sobie mogę teraz to ustawić w taki sposób. Mogę sobie tym wyregulować. Dotykam kątownik, do tej mojej przykładnicy i mogę sobie wyregulować kąt
90 stopni. Jeżeli go już mam, przykręcam pozostałe dwa otwory. Pięknie, wszystko gra i buczy, więc możemy przechodzić do następnego etapu. Jak już mam moją przykładnicę przykręconą, muszę wziąć teraz od czoła tutaj, nawiercić otwór i przykręcić taki element. Tak, pojawił się dodatkowy element do tej całej układanki. Ja akurat nie wykorzystam jakąś taką podkładkę łączeniową, to bodajże było z fotela, ale tutaj możecie sobie wykorzystać równie dobrze kątownik. Jak będziecie widzieli całość, to będziecie widzieli w jakim celu. I przykręcamy od czoła ten nasz metalowy element. No właśnie tego się obawiałem. Mimo tego, że nawierciłem od przodu tutaj, żeby wkręcić wkręt, starczyło troszkę za mocno i MDF pęka, ale z racji tego, że tutaj to w zasadzie jest mało ważne, ja sobie to tutaj skręcę dodatkowymi wkrętami i będzie nam pracowało. Ok, 3,5 razy 16 w zupełności wystarczy. Przynajmniej mi się to nie rozejdzie, a troszkę mi się wzmocni konstrukcja. MDF to jest właśnie taki materiał, który z jednej strony, nawet jak nie wywiercicie otworu, albo wywiercicie otwór, to pęknie. A wiercenie od czoła tak słabo wychodzi. To jest taka pomoc doraźna. Oła. O, tak mamy od tej strony podwiercone, żeby nam się to tam bardziej nie rozchodziło. A chodzi głównie o to, żeby ta płytka cała, żeby ona nam potem nie biegała. O, jest super, nie? Mierzam sobie teraz, ile potrzebuję tego drutu oporowego z jakimś tam nadmiarem z jednej i z drugiej strony. Starając się nie dopuścić do tego, jeżeli wam się ten drut zwinie, żeby się zakrzywił. Jeżeli wychodzi wam jakaś krzywizna, bądź takie delikatne załamanie, tak jak przykładowo tutaj, o, można go w bardzo fajny sposób i prosty w miarę wyprostować. To kiedyś widział, jak pani w kwiaciarni wstążkę zwijała nożyczkami, tak my możemy, o, przecierając o kawałek drewna, wyprostować nasz drut. Proste? Proste. Dobra, taki kawałek. I załóżmy, że potrzebujemy tego drutu tyle. Trzeba go uciąć. Ta odległość drutu będzie nam potrzebna do naszego projektu. Ja sobie tu gadam, a kamera nie załączona. Dobra, teraz z jednej strony musimy ten drut nałożyć na szpileczkę. Najlepiej sobie zrobić jakiś taki dystans, na przykład ze z wiertełka. I musimy skręcić nasz drut w taki sposób, żeby on nam się nie zaciągnął. To znaczy się kilka zwojów możemy sobie nawinąć. Później wyciągamy wiertełko i musimy przewinąć, przepleść przez tą naszą pętelkę. Żeby on nam się dalej nie zaciągał. Trochę ciemno, ale powinniście widzieć, co nie? O, w taki sposób możemy ją przeciągnąć jeszcze raz. W
będzie to zapobiegało po prostu temu, że nie będzie nam się ta pętla zaciskała za mocno na naszej szpilce gwintowanej. O. Dobra. Ważne jest, żeby przypilnować tego, żeby nam nie wychodził ten splot poza obrys tutaj tej podkładki, gdyż będzie nam to ograniczało później po prostu same cięcie. Nie jest to profesjonalna robota, ale to ma być szybka robota. O. I teraz tak, dolną podkładką, dolną nakrętką regulujemy sobie jakąś tam zadaną wysokość. Przykręcamy i zabezpieczamy to przed przypadkowym unoszeniem się drutu oporowego do góry. Dobra, tu luzujemy. Ciach, i lecimy dalej. Dobrze, z drugiej strony nakrętki przykręcamy analogicznie, tak jak z tamtej strony. Dajemy ją na sam dół, tak jak tamta. Przykładamy tutaj. Staramy się ręcznie na tyle, ile możemy, staramy się naciągnąć. Delikatnie przykręcamy i przechodzimy do tej części, której nie widzicie w kamerze. Jeżeli mamy to tu już wszystko połapane, zaciągamy śrubę tak, żeby ścisnąć maksymalnie sprężynę. Po to tutaj mam tą jedną nakrętkę. Dokręcam tą nakrętkę tak daleko, jak się tylko da. Spoko. Teraz wkręcamy drugą nakrętkę. Ja tutaj wykorzystałem nakrętki z podkładkami. Takie, o, takie z takimi ząbkami radełkowanymi. Wkręcam drugą nakrętkę. Ok. I ten drut, który mam, po prostu go tutaj nawijam. Starając się, żeby całość była cały czas napięta. Ok, wystarczy. I możemy całość skręcić. I teraz jak będziemy luzować naszą nakrętkę, sprężyna powoduje to, że będzie nam z automatu napinała cały nasz drut oporowy. I pograć na gitarze też można. To się okazuje, nie do końca dobrałem sobie twardość sprężyny i okazuje się, że sprężyna nie jest w stanie tak na dobrą sprawę naprężyć mi mój drut oporowy do tego stopnia, żeby on się wyprostował. A tutaj nam w zasadzie na tym zależy, żeby doprowadzić do całkiem płaskiej powierzchni. Dlatego sprężyna idzie do wyrzucenia ze względów oczywistych. Nie musicie szukać sprężyny. Nakrętka od tyłu z podkładką i teraz dokręcamy. Stroimy. Zobaczymy. Chodzi o to, żeby drut nam się ładnie dodatkowo wyprostował i pozostaje mi teraz montaż samego zasilania, który będzie też również bardzo prosty. Do mojego zasilacza na przewody zamontowałem sobie dwa krokodylki, żeby sobie nie sparzyć rąk. Tak w razie draki, gdyby trzeba było coś regulować. I tak, jeden przewód musi być dłuższy. Podpinamy go tutaj, a drugi, załóżmy, podepniemy tutaj i zobaczymy, co będzie się działo z tą całością. Aha, teraz jeszcze trzeba by było sobie to przymocować do stołu. Całość mamy ładnie zamocowaną. Nic nam nie będzie uciekać. Zasilacz załączony. Najpierw musimy skontrolować, jak się drut zagrzeje. O właśnie. Tutaj nam teraz drut się rozciągnął. Dlatego muszę naciągnąć z powrotem. Gorący.
Zobaczymy, czy to tnie. Gąbkę przecięło. Tylko czy przetnie taki duży element jak styrodur. Możecie w tle gdzieś słyszeć teraz taki szum, ale musiałem załączyć odciąg, żeby mi się tutaj żadne alarmy nie pozałączały. I teraz pokażę Wam jeszcze raz z bliższej odległości. Wiecie co? Musiałem przerwać nagranie ze względu na to, że zrobiło się tutaj troszkę dymu. Jakby nie było, to już tutaj troszkę jest powierzchnia i ma się z czego kopcić. Przy malutkich, przy pionowych wypalarkach, wycinarkach elektrycznych tego dymu jest automatycznie stosunkowo mniej. Jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie operacja się udała. Wersję, którą Wam pokazałem, jest to bardzo wersja taka zrobiona na kolanie, gdyż zrobiłem po drodze dwie modyfikacje, nie do końca dobrałem sprężynę. Aha, i tu mi pękło, nie do końca to było tak przekminione, jakbym chciał, żeby było, ale jak najbardziej się spisuje, bo teraz zobaczcie, wezmę kawałek styroduru, żeby nie było, jest płaski. Tutaj, fabrycznie płaski. I teraz czym zrobić, załóżmy tutaj delikatne wgłębienie. Po prostu wkładam. Zobaczcie. Idealna sprawa, jeżeli sobie pomyślimy nad tym, zaś pełno dymu, jeżeli sobie pomyślimy nad tym, nie wiem, może ocieplamy, ktoś z Was będzie ocieplał sobie dom, bądź chciałby schować sobie rurki w jakiś sposób w mieszkaniu, styrodur ociepla, jakby nie było, i w tym momencie wycinając tutaj taki rowek, jak to będziemy? Nożykiem dłubać? Nie. Można tak przykładowo zrobić. Bajer sprawa. Przykładamy jeszcze raz i pod kątem. O. Ciach. No idealna powierzchnia. Nie powiecie mi, że to nie jest idealna powierzchnia. O. Super eleganckie. Piękne. Cud malina. Znowu mam pełno dymu. To jest jedyny minus tej wypalarki, że robi mi się. Ale dla ludzi, którzy budują ule, jak znalazł. Bo można się pobawić, załóżmy, z krawędziami, z podcięciami, jak zwał, tak zwał. Jeżeli podoba się Wam mój pomysł, zostawcie komentarz, co o tym myślicie. Co byście jeszcze zmodyfikowali, dodali bądź ujęli. Ja miałem nadzieję, że mi się uda tutaj z tą sprężyną. Niestety nie do końca to wyszło. Jeżeli ktoś nie ogląda od samego początku tego filmu, zapraszam zajrzeć od początku, zobaczyć, mam podane tutaj, pokazane nawet na kamerze, co to jest za zasilacz. On wcale nie jest dużych napięć, bo to jest 12 V, przerabia volt z 230 na 12 V i z tego są 2 ampery. Tak przynajmniej mi się wydaje, że trzeba to czytać. Dziękuję cyfrowemu Polsatowi, który kiedyś istniał. Nie wiem, czy on dzisiaj jeszcze istnieje. Miałem kiedyś taki dekoder, więc zasilacz został. Dobra, to wszystko. Ja się jeszcze tutaj troszkę pobawię z tym, co z tym można zrobić. Do następnego odcinka bez pitolenia, majstry i majsterki. Pozdrawiam Was serdecznie. Ciao! Styrodur styrodurem, ale ja dla Was mam jeszcze małego bonusika. Tutaj mam gąbkę. Zwykłą gąbkę tapicerską. Zobaczymy, czy uda mi się, można powiedzieć, przeciąć gąbeczkę. Thank you.
Zobaczcie. Pięknie. O kuźwa, ale smród. Ja pierdzielę. O kurna. Dobra, jestem z powrotem. Potrzebujemy kawałek naprawdę bardzo cieniutkiej gąbki. Mamy, albo potrzebujemy ścienić, bo mamy za grubą. Mamy coś rewelacyjnego. Jeszcze raz pozdrawiam. Nara. Bez pitolenia.